Zakład Budownictwa Komunikacyjnego Pajtor ze Świdnicy wykonuje ścieżkę rowerową od ulicy Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą wraz z budową tunelu w nasypie kolejowym. Koszt realizacji zadania to ponad 2 400 000 zł. Na jego realizację miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych z aglomeracji wałbrzyskiej w wysokości 1 400 000 zł. Inwestycja obejmuje budowę przejścia pod torami, czyli rozbiórkę istniejącego toru, wykonanie odwodnień liniowych na skarpie, zabezpieczenie nasypu kolejowego, demontaż i ponowny montaż nawierzchni kolejowej, przełożenie światłowodu i kabli TKD, budowę barier wygrodzeniowych na nasypie, wykonanie instalacji oświetleniowej w przejściu pod torami. W zakresie robót przewidziano również budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem. Pozwoli to na kontynuację wcześniejszego planu, czyli połączenia Kraszowic z kładką pieszo-rowerową z obiektami sportowymi przy ulicy Śląskiej i w centrum miasta. W związku z przystąpieniem do realizacji zadania nastąpiło zamknięcie torowe linii kolejowej nr 711. Pociągi będą jeździły objazdem na linii nr 285. Prosimy kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności przy przekraczaniu przejazdów kolejowych na ulicy Kraszowickiej i Torowej. Pociągi przejeżdżać będą również przez przejazd przy skrzyżowaniu ulic Chłopskiej i Działkowej. Teren ten zostanie wyglodzony, gdyż znajduje się obecnie w obrębie placu budowy. Termin realizacji inwestycji określony w warunkach przetargowych to połowa grudnia tego roku, przy czym roboty związane z budową tunelu powinny zostać wykonane do końca listopada bieżącego roku.